Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję myszki Gigabyte Air M93 Ice, czyli myszki bezprzewodowej komunikującej się z komputerem przy pomocy takiego odbiorniczka na paśmie 2,4 GHz, dzięki czemu łączność taka jest niczym niezakłócona i bezpieczna. Jeśli chodzi o cenę takiej myszki, to jest to od 180 do 200 zł. Tak więc cena jak na myszkę bezprzewodową taka średnia. Nie jest ani tania, nie jest ani droga. Natomiast za chwilę poznacie wszystkie jej zalety i wady. Na początek co mamy w zestawie. Niestety ja w modelu testowym nie miałem już oryginalnej baterii, tylko jakąś zwykłą taką bateryjkę. Natomiast w zestawie producent daje baterię typu akumulatorek wielokrotnego ładowania. I mamy też kabel, którym możemy sobie tą baterię ładować nawet w czasie użytkowania myszki. Kabelek jest cienki, długi, dzięki czemu mamy pełną swobodę ruchów myszki, możemy tą baterię sobie doładowywać. W pełni naładowana bateria o pojemności 2100 mAh wystarcza na 3 miesiące użytkowania tej myszki. Tak więc myślę, że całkiem nieźle. Port do ładowania jest tutaj z przodu. Wymiary myszki 113, jeśli chodzi o długość, 71 mm szerokości, 43 wysokości, waga 90 g bez baterii. Tak więc myszka średnich wymiarów. Aha, jeśli chodzi o zasięg tego odbiornika, to jest do 10 metrów, czyli standardowo w tego typu technologiach. Nie ma z tym żadnego problemu. Teraz powiem Wam jeszcze troszeczkę o samych przyciskach, później przejdziemy do sensora. Jeśli chodzi o przyciski, to mamy podstawowe lewy, prawy, które nie klikają za cicho, natomiast klikają lekko i na całej swojej powierzchni. Mamy fajną, dość dużą rolkę, którą precyzyjnie można przeglądać strony czy nawet grać. Rolka działa jako przycisk i co jeszcze jest fajne, działa też na boki. Mamy osobny przycisk do free scrollingu, czyli przewijania dokumentów i stron w każdą stronę bardzo szybko. I mamy przełącznik DPI. Są dwie wartości. Szybkie mrugnięcie i wolniejsze, czyli 1200 i 2000 dpi. Jak dla mnie wystarczające te 2000 w zupełności do grania nawet, ponieważ jest to myszka laserowa, sensor jest naprawdę precyzyjny, ale o tym więcej za chwilę. Kolejne dwa przyciski to te tutaj po boku, umieszczone dobrze do kciuka, wciskające się leciutko i dość cicho. Bardzo przyjemnie się ogólnie z nich korzysta. Teraz tak, ta myszka ma oprogramowanie bardzo proste, natomiast możemy sobie zaprogramować funkcje tych podstawowych przycisków, więc to się przydaje. Możemy zaprogramować też takie rzeczy jak prędkość przewijania tą rolką, o ile linijek ma nam przewijać i inne tego typu. Tak mówię, program prosty, ale jest możliwość konfiguracji tej myszki. Natomiast jeśli chodzi o częstotliwość próbkowania tej myszki, to niestety prędkość biurowa tylko 125 Hz, tak więc niewiele, chociażby było 500 jak na myszkę, która ma też sprawdzić się w grach. No cóż, jest to raczej myszka uniwersalna, jak najbardziej da się nią zagrać, te 1200 i 2000 dpi to jest w zupełności wystarczająco, natomiast nie będzie dobra do jakichś szybkich, dynamicznych gier, raczej do jakichś spokojniejszych rozgrywek. Już prawie docieramy do sensora, ale jeszcze moment co do kształtu i wygody użytkowania. Jak widzicie, myszka jest troszeczkę wyprofilowana, ma tutaj wcięcie taką półeczkę na kciuk. Ma też lekko wyprofilowane przyciski. Troszeczkę opadającą sylwetkę. Tutaj mamy chropowaty plastik, z tej strony również. Tu mamy po prostu taki w miarę dobrej jakości plastik, więc tą myszkę trzyma się naprawdę fajnie. No jak widzicie, do pan gripa troszeczkę za mało jak do mojej dłoni, lepszy byłby claw grip, natomiast ogólnie trzyma się nią i operuje się nią bardzo fajnie. Nie jest to taka typowa myszka biurowa, bezkształtna, mała, naprawdę pod tym względem jest dość fajnie wykonana. No i dobrze, sensor laserowy Gigabyte Ice, który po pierwsze jest precyzyjny, po drugie radzi sobie na wielu powierzchniach. Producent wymienia, że radzi sobie na szkle, na jakichś błyszczących blatach, na materiale, na drewnie, na skórze, na różnych dziwnych rzeczach. No, jako że ta myszka ma być używana przy laptopach czy biurowo, to
to bardziej przeznaczona jest na takie właśnie powierzchnie jak blaty. Z tego względu też nie ma takich prawdziwych ślizgaczy, tylko są takie plastikowe podwyższenia, które w tym przypadku sprawdzają się lepiej. Natomiast przez to też ta myszka jest dość głośna. Natomiast śledzenie jest naprawdę dobre, czy na białej powierzchni, czy na blacie, czy na dywanie. Na czymkolwiek ją testowałem, to kursor poruszał się dość bezproblemowo, dość precyzyjnie. Oczywiście najlepsze są gładkie, jakieś jednolite powierzchnie, ale tej myszce nie robi to różnicy, czy to będzie podkładka, czy to będzie jakiś blat, czy drewniany, czy z MDF-u, nieważne. Tak więc sensor jest mocnym aspektem myszki pod względem uniwersalności radzenia sobie na różnych powierzchniach. Przypomnę, jest to sensor laserowy. No i przy okazji na spodzie też widzicie włącznik, wyłącznik, te takie podwyższenia mające robić zaślizgacze. I tutaj mamy też baterię. No i podsumowując, myszka za 180 zł, która jest całkiem fajnie, całkiem solidnie wykonana, jest dość wygodna, posiada czterokierunkową rolkę, przycisk do free scrollingu, przełącznik DPI, dwa dodatkowe przyciski, no i posiada sensor, który radzi sobie na przeróżnych powierzchniach i też proste oprogramowanie. Oraz największy plus chyba to bezprzewodowość myszki oraz możliwość ładowania baterii, akumulatorka w czasie gry. To jest naprawdę fajne. To by było na tyle, jeśli chodzi o plusy. Minusy. No, 2000 dpi może niektórym nie starczyć. Próbkowanie tylko 125 Hz, czyli bardzo malutko. Bardziej wypada to na myszkę biurową niestety. No i brak takich prawdziwych ślizgaczy, tylko plastik. Jeśli używamy jej na podkładce, to niestety sprawuje się gorzej niż tradycyjna myszka. Więc to by było na tyle. Myszka moim zdaniem ciekawa. W tej cenie produkt jak najbardziej wart swojej ceny. Natomiast kilka rzeczy w niej bym poprawił, kilka rzeczy naprawdę jest fajnych. Ocenę końcową pozostawiam Wam. Za chwilę jeszcze będzie plansza z moim podsumowaniem, z moją oceną. Natomiast jestem ciekaw Waszego zdania na temat tej myszki. Więc zapraszam Was do aktywności w komentarzach oraz też do wchodzenia na mojego Facebooka po więcej nowości i świeżych informacji. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!